Kupiony 5 lat temu obiekt od ministra rolnictwa za niemal 2 miliony złotych wymaga bezwzględnej rewitalizacji. Jednak czy w dobie nadchodzącego kryzysu, który zapowiadany jest na początek przyszłego roku, będzie to priorytet dla puławskiego samorządu? Nie ulega wątpliwości, że radni i prezydent będą mieli bardzo trudny orzech do zgryzienia. I czy budżet wytrzyma ten dodatkowy wydatek? Miasto przymierza się do rewitalizacji Pałacu Marynki. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu ukazało się obwieszczenie prezydenta Pawła Maja dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Z planem każdy mieszkaniec miasta będzie mógł się zapoznać do 18 grudnia w siedzibie urzędu. Z kolei 30 listopada planowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania rozwiązaniami. Uwagi do projektu będzie można składać do 3 stycznia przyszłego roku. Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego jest konieczne, by mogła dokonać się rewitalizacja obiektu, która jest planowana w ciągu kilku najbliższych lat. W przyszłorocznym budżecie na pierwsze działania związane z przebudową i rewitalizacją Pałacu Marynki zaplanowano 150 tysięcy złotych. W kolejnych latach kwoty, które miasto zamierza przeznaczyć na ten cel, mają już być znacznie większe. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej na najbliższe lata, w 2024 roku limit na tę inwestycję ma wynieść 2 miliony złotych, zaś w 2025 i 2026 roku ma to być odpowiednio 7 oraz 10 milionów złotych. Z kolei w 2027 roku zaplanowano limit finansowy dotyczący tej inwestycji i ustalono go na kwotę 8 milionów złotych. Przypomnijmy, że 5 lat temu miasto odkupiło zabytkowy budynek pałacu za 1 600 000 złotych. Okazało się jednak, że obiekt wymaga gruntownej renowacji. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?